Słuchajcie, ten filmik nagrywam ku przestrodze, głównie dla tych, którzy szukają pracy. Uważajcie na oszustów. Bo mi się ostatnio udało na takich trafić, aczkolwiek koniec końców nie dałam się oszukać. Albo jeśli wiecie, że ktoś szuka pracy, to wyślijcie ten filmik tej osobie. I wiecie, normalnie sprawdzałam ogłoszenia typu na przykład na OLX-ie o pracę. No i była bardzo fajna oferta pracy, która na pierwszy rzut oka, ogólnie, nawet nie na pierwszy, tylko to było takie bardzo solidne, konkretne ogłoszenie. I po samym ogłoszeniu nie można było stwierdzić, że coś już jest nie tak. Wszystko się zgadzało i było podane miejsce pracy, adres, wszystkie wymogi, zarobki. To ogłoszenie się niczym nie wyróżniało od każdego innego ogłoszenia. Pierwsza czerwona lampka zaświeciła mi się w momencie, kiedy otrzymałam y, odpowiedź zwrotną, pozytywną, że zapraszają mnie na rozmowę kwalifikacyjną i tą odpowiedź otrzymałam na olx stricte w wiadomościach tam. No i okej, okay, można tak zrobić i wiele osób pewnie tak odpowiada, no ale zazwyczaj jak się, swonie, jak się podaje swoje dane do kontaktu, no to pracodawca raczej oddzwania na telefon albo nie wiem, wysłałby chociażby maila. A nie odpowiadać w wiadomości na Elixie. No ale okej, okay, można odpowiedzieć, więc powiedzmy, że jeszcze to, yy, to nie było aż, taky, aż takim red flagiem. Taki konkretny red flag zaświecił mi się po tym, jak napisałam do nich yy, maila, że jestem zainteresowana przyjściem na tą rozmowę, bo o to mnie poprosili właśnie między innymi w tej wiadomości na Elixie, żeby napisać do nich yy, z potwierdzeniem o tym, czy przyjdę. I wcześniej tam podali też konkretnie miejsce, gdzie ma się odbyć rozmowa. No i w odpowiedzi na tego maila z akceptacją otrzymałam od nich maila, w którym było opisane, jakby miała wyglądać nasza współpraca. I wiecie, to był długi mail z wyjaśnieniem, o wyjaśniony ze wszystkim. Natomiast na końcówce tego maila była im podana informacja, że żeby zacząć z nimi współpracować, będę potrzebowała założyć sobie konto w banku. No i podali nazwę tego banku. I wyjaśnili dlaczego. I to miała być praca, która wiązałaby się z częstymi wyjazdami. Już nie będę mówić konkretnie jaka, bo myślę, że prac takich jest i oszuści mogą się jakby podszywać pod wiele z nich. I chodziło tutaj głównie o zwrot kosztu dojazdów ewentualnych wiecie, rekompensata za jakieś tam paliwo. Oni to tak uzasadnili, że miało być to rozliczane. Na takie konto pracownicze w tym konkretnym banku, i że żeby podjąć z nimi współpracę, muszę sobie założyć to konto? To pracownicze konto. Okej, okay, można sobie pomyśleć, jakiś to sens w sumie jest, no bo ta praca mm, jest taka, że będę często na przykład wyjeżdżać gdzieś być w terenie, więc niby człowiek myśli sobie: Okej, okay, no założę to konto, a z drugiej strony zapala się czerwona lampka. Bo tam było coś takiego napisane, że, że w tym momencie, żebym założyła to konto, między innymi. No i sobie tak myślę: aha, okej, okay, to jeszcze nie byłam na rozmowie kwalifikacyjnej, jeszcze nie wiem, czy dostałam tą pracę, a już mam zakładać to konto. No i chwila, chwila. Więc weszłam sobie na ich stronę internetową, którą też mieli podaną, z, żeby sprawdzić m, dokładnie, co to za firma, czy jak wygląda ich strona. No i wiecie, strona też wyglądała na pierwszy rzut oka tak legitnie, że wszystko się zgadzało. No ale zaczęłam szukać kontaktu, żeby było powiedziane coś więcej, jakiś telefon, mm, nip firmy. No i okazało się, że tam na tej stronie nie ma takich informacji, takich, wiecie, konkretnych, żeby można było sobie sprawdzić chociażby właśnie po nipie. Więc napisałam do nich kolejnego maila z prośbą o podanie nipu firmy i o podanie konkretnego numeru lokalu. Pod którym znajduje się ten adres firmy, bo adres był głównie taki ogólny, i jak sprawdziłam sobie w internecie, to był taki budynek wielousługowy, więc tak naprawdę nie wiem, pod jakim numerem lokalu znajdowała się ta firma, bo adres był głównie do konkretnego budynku, a w tym budynku było kilka innych lokali z innymi firmami. I oni na tego maila nie odpisali mi na żadne moje pytanie odnośnie właśnie NIPu czy tego konkretnego yy, adresu. Natomiast dali mi kolejne wytyczne, jak ma wyglądać ta współpraca i że założyć to konto. No i wiecie, no, na pewno nie będę zakładać w ciemno jakiegoś konta, tym bardziej, że już zaczęło mi to śmierdzieć w tym momencie. Nie mam nipu. Oni nalegają na założenie tego konta. I wpisaliśmy z mężem na takiej grupie na Facebooku, na której wystawia się takie posty, że ludzie weryfikują to albo też mówią o swoich doświadczeniach. I jak się okazało, to byli oszuści i ludzie mieli problem z tym, że y, na przykład takie osoby zakładały, to były takie fałszywe konta, więc nie byli na przykład na kredyty. Wiecie, jakieś są wyłudzania, tego typu rzeczy. I skoro y, takie osoby nadal to robią, tak wystawiają, y, wystawiają takie ogłoszenia i w ten sposób działają, no to wiecie, muszą być osoby, które się na to naciągają i dają się nabrać. Dlatego apeluję, żebyście sprawdzali dokładnie. Strony danej firmy prosili o konkretne informacje, sprawdzali dokładnie NIP, na pewno nie zakładali żadnych kont jeszcze przed żadnym podjęciem pracy, przed spotkaniem. Także uważajcie. Tym bardziej, że tak jak mówię, na pierwszy rzut oka niczym to ogłoszenie się nie różniło od poprzednich. Strona internetowa firmy też była założona. Jak ktoś się w to nie wgłębił, to mógł naprawdę się na to naciąć.